Rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 będzie kosztowna, ale zdecydowanie poprawi warunki, w jakich będą pracować zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, uważa Czesław Rankiewicz, kandydat do sprawowania trzeciej z kolei kadencji prezydenta Suwałk. Do końca października ukończona zostanie dokumentacja techniczna, a na przełomie stycznia i lutego 2019 roku powinno zostać wydane pozwolenie na budowę. Podkreślił, że inwestycja w czwórkę jest planowana w budżecie na 2019 rok, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do 15 listopada bieżącego roku. Zakładamy w projekcie budżetu na przyszły rok środki na ten cel. W granicach pewnie 4 milionów złotych, tyle będziemy chcieli wpisać do budżetu na przyszły rok. Reszta środków będzie w budżecie na rok 2020, bo szczególnie te prace wykończeniowe, one są niekiedy bardziej kosztowne niż ten stan surowy obiektu. Ukończenie inwestycji w zakresie prac budowlanych planuje się na czerwiec 2020 roku. To szybko, jeśli wziąć pod uwagę, że placówka po rozbudowie będzie dwukrotnie większa. W nowym skrzydle powstanie aż 10 nowych sal lekcyjnych, po 4 na parterze i pierwszym piętrze oraz 2 na piętrze drugim. Prócz nich pokój nauczycielski, biblioteka, a w piwnicy obszerna szatnia dla uczniów i szkolne pomieszczenia gospodarcze. Po zaplanowanym na wakacje 2020 roku wyposażeniu placówki we wrześniu 2020 nowa część szkolnego kompleksu zostanie oddana dzieciom do użytku. Rozbudowa czwórki to nie jedyna inwestycja oświatowa. Do 3,5 miliona złotych ze środków unijnych na rozbudowę ZST miasto dołoży 1 milion z własnego budżetu i w efekcie powstanie nowoczesna infrastruktura pozwalająca na należyte kształcenie zawodowe młodych ludzi. Kolejne 8 milionów złotych, z których ponad 6 to wsparcie unijne, zostanie zainwestowanych w rozbudowę zespołu szkół nr 6. Powstaną tam nowe pracownie do kształcenia specjalistów z zakresu szeroko pojętej mechaniki pojazdowej i branży drzewnej. Czesław Rankiewicz potwierdził informację, która ujrzała światło dzienne już kilka miesięcy temu, w kwietniu bieżącego roku, że w budynku przy Kościuszki 6 powstanie kolejny publiczny żłobek. W efekcie 123 nowe miejsca dla dzieci. Chcemy również do 15 listopada złożyć wniosek do rządowego programu Maluch. Listopad, grudzień uzyskać pozwolenie na budowę. No i później już przetargi, rozpocząć ten remont wiosną. I z uwagi na dotację, ona musi być rozliczona w tym roku, w którym otrzymujemy, czy w końcówce grudnia tam 2019 roku, czyli ten obiekt powinien być wykonany w 2019 roku. W 2014 roku w Suwałkach było zaledwie 96 miejsc żłobkowych w jednostkach samorządowych i kolejne 60 w placówkach niepublicznych. Liczba dzieci objętych tego rodzaju opieką rośnie. W 2018 roku publiczne placówki przyjęły ponad 200 dzieci, ale z uwagi na rosnącą liczbę urodzeń potrzeba ich jeszcze więcej. Po zakończeniu inwestycji na Kościuszki 6 miasto będzie mogło zapewnić opiekę niemal 330 maluchom. To jednak nie zabezpieczy w pełni potrzeb. Dlatego Rankiewicz proponuje, by pracujący rodzice maluszków comiesięcznie otrzymywali 300-złotowy bon dofinansowujący pobyt dziecka w wybranej placówce prywatnej. Jeśli plan zostanie zrealizowany, to liczba dostępnych w całym mieście miejsc żłobkowych, tych publicznych i niepublicznych, może sięgnąć 565. Czesław Rankiewicz wskazał, że samorząd wsparł już rodziców przedszkolaków. Rodzice kilkulatków nie ponoszą opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych. Jak wyliczył ratusz, pozwoliło to suwalskim rodzinom zaoszczędzić w domowych budżetach ponad 0,5 miliona złotych.